Środa, 19 dzień stycznia, godzina 18.30. To jest główne wydanie Panoramy w Telewizji Gdańsk. 10 nowych karetek i 14 dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego wzmocni Pomorską Służbę Zdrowia przed piątą falą pandemii. Pomorskie szpitale otrzymają także finansowe wsparcie na specjalistyczny sprzęt medyczny. Pomorska Służba Zdrowia przy wsparciu rządu mobilizuje siły przed piątą falą pandemii. Pomorskie placówki służby zdrowia jeszcze w styczniu dostaną 10 nowych karetek. Wojewoda pomorski zdecydował także o zwiększeniu liczby zespołów ratownictwa medycznego z 96 do 110. Te 14 zespołów to razem 110. To jest 110 zespołów ratownictwa medycznego, które działają w jednym systemie. I one są po to, żebyśmy byli przygotowani na tą piątą falę i wszyscy sobie życzymy tego, żeby ona była ostatnią. Jeden z dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego będzie czuwał nad bezpieczeństwem mieszkańców Przechlewa. W naszej gminie zdarzało się, że po prostu idący czy ulicą, jadący rowerem, przy nagłym wypadku typu zawał czy coś podobnego, no niestety umierał. Pomoc docierała po 20-30 minutach. Mieszkańcy Przechlewa cieszą się z karetki już od kilku miesięcy. Do tej pory pracowała ona jednak tylko w ciągu dnia. Dodatkowe pieniądze na walkę z pandemią pozwolą na 24-godzinne dyżury zespołów ratownictwa medycznego. Rozmawiałem z panami ratownikami, którzy mówili, super żona jest, że zdążyła uratować 3 życia ludzkie. Mój przykład świadczy o tym, że w dniu 20 października ubiegłego roku w ciągu 4 minut karetka dojechała do mnie. Tym samym mogę się powiedzieć, że stoję tu przed Państwem i czuję się w miarę dobrze. Jednym z beneficjentów dodatkowych pieniędzy na walkę z pandemią jest szpital w Chojnicach, który otrzymał właśnie 3,5 miliona złotych dofinansowania. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego i karetki. Szpital to nie tylko oddziały covidowe w tej walce, to również, tak jak pan wojewoda wspomniał wcześniej, punkty wymazowe, to dodatkowe karetki, to karetka wymazowa, to punkt szczepień, to nasze laboratorium wyposażone. Samorządowcy z Chojnic podkreślają, że za każdym razem w sytuacjach kryzysowych współpraca rządu z samorządem jest wręcz wzorcowa. W tych ważnych sprawach dla mieszkańców i dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chojnickiego tu działamy, współdziałamy bardzo szybko, te rozwiązania są bardzo szybko wdrażane. Dzięki Funduszowi Przeciwdziałania COVID jeszcze w tym miesiącu do pomorskich placówek służby zdrowia trafi ponad 7 milionów złotych wsparcia.